Cześć, 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 moi drodzy, witam was przeserdecznie w następnym epizodzie na tym kanale. Dzisiaj ze mną jest Zielony Król Palionowa, Palionowy. Elo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo głowa serdecznie. Głowa cię boli, pulsuje ci głowa. Co ty robisz? Nie, bo ja zmądrzałem ostatnio. Jaki ty masz wielki łeb, chłopie. Dobrze, moi drodzy, dopóki nie zrobię trzech przysiadów, musicie zrobić trzy rzeczy. Zasubskrybować ten kanał, zostawić łapeczkę w górę i wejść na Instagrama. Jest pierwszy link w opisie. Uwaga, raz, dwa i trzy. Dziękuję wszystkim, którzy... Napiszcie w komentarzu, czy wam się w ogóle udało. Paweł, czemu ty masz taki wielki łeb? No, kurde. Nie wiem, stary, napływ informacji. Słuchaj, dzisiaj musimy iść do syna, do twojego syna, do mojego, no nie wiem, młodego, że tak powiem. Naszego syna. Nie naszego, nie mów tak, to jest nieprawda. Ja nie chcę mieć z tobą syna, bo jesteś nieodpowiedzialny. Idziemy do twojego syna, no ponieważ, no i musimy sprawdzić, jak się czuje. No jak wiecie z poprzedniego odcinka, który był przedwczoraj, no to nie jest z nim za dobrze. No musimy sprawdzić, co u niego. Chodź, chodź. Co ty robisz, Paweł? No ty stoisz w miejscu mnie, dobra, nie wiem, gdzie ty jesteś. O, laga. Nie, no co ty gadasz? Laga musiałeś mieć, chodź. Chodź, chodź, chodź. Idziemy do szpitala. No mam nadzieję, że jest wszystko u niego dobrze. No może jakieś ma nowe leczenie, zobaczymy, czy tam, no nie wiem, no wyzdrowiał może. Co jeśli się od niego zarazimy? No właśnie nie wiem, czy tą chorobą, co on ma, da się zarazić, w sensie, no tym zatruciem, no chyba nie. Ej, widzę. Czekaj. Go, widzę go. Też wiesz, go widzę, on znowu ma myśli chyba samobójcze, że chce przez to okno skoczyć. Dobra, chodź tam szybko. Tylko nie niż tej szyby, nie niż tej szyby, dobra. No a nie no! De... Ja nie mogę. Dobra, szybko, 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 bo jest mało czasu. Szybko, szybko, szybko. On skoczy. Młody, za, młody, zaprzestań! Zaprzestań, młody, czekaj, 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 życie jest piękne. Stój! Jak ty tu... O! Jezu, co ty zrobiłeś? Jest, co ty zrobiłeś? Szybko, wracaj do szpitala, bo kwarantannę tam masz. Wracaj, wracaj do szpitala. Ja nie szybko, mogę. Szybko, Jezus Paweł, co ty w ogóle robisz? Kurde, tak własnego syna traktować. To ciekawe, w jakiej informacji ci ten łeb tak nabuchnął. Dobra, posuń się. Dawaj, dawaj do swojej tutaj synu, izby przyjęć. No idź do tego, do izby, szybko. Połóż się, synek. Czekaj, czekaj, młody. Młody, zasłuchaj. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Jak zdrowie? Tragicznie. Z dnia na dzień coraz gorzej. Naprawdę, nie wiem co? Już, co się ze mną dzieje. Musicie mi szybko pomóc. Paweł, co ja mam teraz zrobić? Lekarstwo, prawda? Nie wiem, co mam ja nie... Musimy napaść musimy, na bank. Musimy napaść najpierw na bank, żeby zdobyć lekarstwo. Wiesz, jaki to jest dramat? Tamten o wielki nie. bank musimy najpierw okraść. No nie wiem, zaraz pójdziemy sobie jeszcze do tego chłopa, do profesora i sobie z nim poważnie porozmawiamy, no bo tak nie może być, no nie może tak być. W ogóle ty czujesz, nie wiem, że nie wiem, coś ci odpada albo coś, czy nie? Czy jest wszystko okej, tak? Jak to w ogóle... No? Dobrze, to ja ci dam. Trzymaj, trzymaj, trzymaj to. Trzymaj. Co mu dajesz? Czekaj. Jak co mu daję? Paweł, no co ty chcesz mu dać? Bo nie, nie wydaje mi się, żeby to było coś... Co to jest? Załóż, nie będzie cię głowa boleć, zauważ, nie będzie... Głowa go nie boli, widzisz? Ale to nie pasuje w ogóle do niego, albo w sumie. Głowa go nie boli. Ej, dobra, no ale on się patrzy teraz w drugą stronę, no weź. Ej, faktycznie, to do... Ej, faktycznie. Faktycznie, zdejmuj nie patrz. To i klikaj, zdejmuj. Weź to zdejmuj. Jak to, jak to? Zdejmuj, zdejmuj cały czas. Zdejmuj i wkładaj, zdejmuj i wkładaj, no. Jak odwraca wzrok, co jest, Jezus święty, dobra, dobra. Słuchaj młody, kładź się tu, widzę, że, już, że teraz się trochę nie boli, bo nawet ciebie nie bije ta podka, więc spoko. Połóż się. Głowa działa, głowa działa. Jest git, dobra. My idziemy młody, czekaj, ja ci tam zalepię, żebyś tutaj, kurde, nie miał. No nie, trzeba mu to zalepić, zalepić mu to trzeba, Paweł. Paweł, no kurde, no przecież jak tu on tu zostanie z dziurą. Ale nie, jesteś ja najgorszy. Nie, co ty, młody, zostań tam! Nie, życie jest piękne, nie skacz, nie, jeszcze nie rób skoku swojego życia. Dobra, weź mu tam to zrób, weź, weź. No, dobrze, i chodź, chodź. Dobra. Dobra, chodź, chodź, nara młody, no Paweł, no kurde, co ty robisz w ogóle? No czemu go chciałeś tam. Niechcący stary, Jezus, niechcący! Szwagier, ty weź się zastanów. Nie, głowa jest ciężka. Jaka głowa? Musisz tak iść. Dobrze, moi drodzy, idziemy do profesora. Paweł, idziemy, idziemy, idziemy tutaj drogą. W ogóle co tu się stało? Tutaj chyba jakiś potwór wybuchł. No, weź to z tą swoją głową tutaj. No ale co ty zrobiłeś teraz? No przecież ty. Zaraz, to... ale spokojnie. Zepsułeś to. Dobra, chodź tam żelusiem, chodź, chodź flakiem tam szybko. Dawid, nie bój się wcale. Szybko, się, Dawid, Paweł, zielony król. Dawid, szybko. Nie bój się wcale. A, nie boję, nie boję. Tego typa. Dobra, będzie, dobra, będzie. Dobra, dobra. Napad na bank. Okej, okej, okej. Ale nie dziesz się tak z tego napadu, bo pójdziemy siedzieć, jak coś źle pójdzie, więc nie wiem, czy ty... Oj, nie wiem, nie wiem, Paweł, gdzie ty jesteś, bo ja czekam już pod domem tego frajera. Gdzie ty jesteś? Jak on miał w ogóle, czekaj, Stanisław, nie, Janek? Podeszczone widzialność? A, kurczę, nie wiem, czy Potunia to jest dobry pomysł, Paweł, bo nie mamy mleka. Czy ty masz jakieś mleko w ogóle? No, ale czekaj, no przecież jesteśmy już pod jego domem. Ale chcesz tam wódkę w końcu, to mogę załatwić. Potunia na niewidzialność, ale po co w sumie nam, no my idziemy z nim porozmawiać, nie potrzebujemy chyba Potunia na niewidzialność, nie? Dobra, dawaj tędy, kurczę, nie wchodzi się nigdy górą, no zielony przyjacielu. Chłopsiu, chłopsiu! Co ty masz za głos? Co ty masz za głos taki dziwny, jakiś co inny? Co to znaczyć?
Ej, nie. Co tam gierę? W ogóle nie jestem w stanie cię zrozumieć, co ci jest? Katar mam! I w ogóle jakoś tak źle się czuję. Katar! Katar! Chłopie, ciebie ty w ogóle masz inny głos niż ostatnio. Nie dam się nabrać na takie żarty, jesteś po prostu wcieleniem 5 osób naraz. Nie, dobra. Posłuchajcie mnie uważnie. Ja powiem ci tak, brzmisz jak poturbowany dzieciak. Ja ci dam poturbowany dzieciak. Dobra, morda w kubeł, mów co tam miałeś do powiedzenia i zmykamy stąd. W sumie to my zdobyć ciebie najpierw mamy sprawę. Słuchaj, musisz dać jakąś potkę na uleczenie... Ty on lata, no kurde Paweł, nie mamy szans na niego, chodź tutaj do góry. Mogłeś flakiem w sumie się podsadzić. Dobra, słuchaj, musisz dać jakąś potkę na uratowanie syna Paliona, ponieważ jest z nim coraz gorzej, a nie jesteśmy w stanie teraz zaatakować banku. Co mamy w ogóle dalej zrobić? No nie wiem, no jaki jest twój plan? Dalej próbujecie uratować swojego syna? No, to syna Pawła, a nie naszego, no. Napaść na bank! Ja nie wiem. No. Jezu, masz coraz inny głos. Dobra, a co się stanie, jak nie napadniemy na ten bank? No? Wasz syn nie ujrzy jutra, albo może pojutrze. Dobra, bo ty masz coraz inny głos, stajesz się coraz większym frajerem tak naprawdę. Więc słuchaj. Mów co mamy zrobić i po prostu to zrobimy, bo no szkoda mi młodego, no szkoda musicie, mi młodego. Musicie oszukać panią Emilię, która jest jedną z właścicieli banku. Mhm. I przekonać ją, że tak powiem, że ten atak nastąpi dyskretnie. Czyli żeby nic o tym nie wiedziała. Czyli co my mamy powiedzieć, że... Co? No co? Że może jeszcze jej ochroną mamy być, co? W tym dokładnie. Dokładnie macie powiedzieć. No chyba cię coś boli, ty wąsaty świrze. Jeśli tego nie zrobicie, zniszczę was. Ej, Paweł, chodź na chwilę. Chodź na słówko. Czekaj, my idziemy na fajkę. Chodź na słówko, Paweł, na chwilę. Ej, Paweł, ty miał głos jak hero brań przez jeden moment. Słyszałeś? Jak powiedział zniszczę was, pamiętasz? Pamiętasz, Herobrine miał taki głos, jak powiedział zniszczę was. Ale my go zabiliśmy, Herobrine, nie możesz. No wiem. Ty, powiedz jeszcze raz, zniszczę was. Eksy, nie będziesz mi mówił, co mam mówić. Flak najgorszy. Nie będziesz mi mówił. Dobra, masz tutaj dirtem zalepione, to jest kara za te wszystkie oszczerstwa na nasz temat. Dobra, chodź Paweł, idziemy. No chodź, no już porozmawiamy z Emilią, chodź. Paweł. Dobra! Jak ty go uderzyłeś? Jak ty go uderzyłeś? Ale wiesz co miałem w mózgu? Co? Jak ty to robisz? Ja nie mogę. A widzisz, ty nie możesz. Jaki bezsens. Dobra, chodź stąd, nie ośmieszaj się. Chodź stąd. Jak w głowie mam taki... Jak ty go możesz bić? Dobra, nie, dobra. Zostaw to. Po co mu to pokazywałeś? Mogliśmy to zostawić na jakąś walkę z nim, przygotować miecze albo coś. Dobra, chodź szybko do Emilii i zobaczymy. No nie wiem, no musimy z nią porozmawiać. No musimy ją okłamać, niestety, Paweł. No bo tutaj wchodzi o dobro twojego syna, no i o mojego jakiegoś młodego. No, no dobra, moja mama mojego syna, kurde. Fajnie. Mama? To w końcu jest tą mamą, czy nie, Paweł? Jak to jest wygląda? Jest mamą. Jest? Dobra, chodźmy tak. Do tej mednicy wielkiej, przepotężnej. W ogóle tam w środku jeszcze nie byłem. Czekam, Paweł, przy wejściu. Gdzie ty jesteś, Paweł? Przyjdę. Szybko, Paweł, skacz tu, szybko. Idę, jestem. Ale, no, szybkie tempo ma być. Dobra, chodź. No. Idziemy, zobacz, jak tu jest pięknie. Kurczę, no szkoda na coś ale takiego. Ale zauważ, jak ja zrobię, zauważ. 3, 2, 1. Jaki to wjazd? Gdzie ty jesteś? A tu, Jezus święty. Dobra, wchodzimy. Ej, dobra, bo ja tutaj jeszcze w środku nie byłem. Zobacz, jaki to jest dolar, ty. Dolar. Ciekawe, gdzie mają pieniądze, no musimy się dowiedzieć w końcu, nie? Dobra, czekaj, poszukajmy Emilii. Czekaj, Milkarz, dobrze. Cicho, zaprzestań, nie rób takich pochopnych... Cicho. Na paluszkach, bo... Kurczę, może nas... Chociaż dobra, w sumie. Dzień dobry! Dzień dobry, witam. Witam, dobry. Witam państwa. My przychodzimy. Bo nie wiem, co moja mama Paliona robi, nie wiem. Proszę usiąść, kontrola. A tu jest jedno krzesło, a ja nie chcę siedzieć z nim na kolanach. Żałosne, mama mojego syna pracuje w banku. Żałosne, to nie miało tak wyglądać. A dlaczego? Ja nie a to pracuję w banku, tylko jestem właścicielem banku, tak? Żałosne. Kurczę, to ludzie dla niej pracują. Nie jestem mamą twojego syna. Kłótnia w małżeństwie. Dobra.
W jakim małżeństwie nie jestem? Ja go nie znam, tego typa. Mam mojego syna, powinna, dobra. To nie wiem, jakoś... Dobra, Paweł, uspokój się, zaprzestań takich ile emocji. Ile zarobisz na miesiąc? Ej, to jest pytanie osobiste, tak? Proszę nie zadać takich nie pytań. Nie, pamiętasz, po co tu przyszliśmy? Zamknij się, szwagier, bo cały plan zaraz rypnie. No dobra. No proszę bardzo. Droga pani Milkacz, mamy siema? Ofertę pracy. Ponieważ bank siema? Może być narażony z każdej strony na atak, chcielibyśmy być ochroniarzami. Siema. Ja mam bardzo dobre CV, stałem już na bramce w jednym z poznańskich klubów i ogólnie no będzie to... Cio, nie o wszystkim siema? Wiesz, szwagier. Dobra, ja, jaka jest twoja kolega, propozycja? Może mnie przestać pić? No, weź, twój były mąż, a nie kolega. Dobra. Napój informacji. Dobrze, rozmawiajmy jak biznesmen z biznesmenem. No, ja, jakie godziny pracy? No kurde, Paweł, uspokój się, co ty robisz? No ale... Minecraft. No to pograj sobie... O, ale tu prosty skrypcik jest pisany chyba w tym programie. Nie, ja kradłem laptopa. Mój laptop. Dobra, czy możemy zostać ochroniarzami? Tak, we dwóch chcemy zostać ochroniarzami i nie tutaj... Nie chcemy, tylko zostaliśmy. Zostaliśmy już, no właśnie informujemy ciebie tylko, że zostaliśmy ochroniarzami tego banku. Okay. I informujemy ciebie też, że chcemy 10 tysięcy złotych miesięcznie za tą pracę. Nie, ale co tak? 10, za mało? 50 to jest minimum. Dobra, 50 tysięcy miesięcznie złotych, albo euro, dawaj euro. Euro, nie, euro 50 tysięcy złotych, 50 tysięcy miesięcznie? Dobrze się czuję. Albo okradniemy ten bank, jak nie dostaliśmy. Szwagier, no przecież i tak było. Dobra, co ty robisz? Okej. Siema. To jak wygląda... 30 tysięcy euro. Fajną masz głowę. Dobra, z niej negocjatorka, ale my się tak nie damy. 50 tysięcy i zabieramy cię na piwo. 50 tysięcy. 20 tysięcy euro. Jakie 20? Przed chwilą było 30. Ale euro, 20 tysięcy euro. No, ale nie, no zamknij się, bo dobrze mi idzie. Kurde, chyba 50 tysięcy. Chyba mi kręci. Nie, ale... Kurczę, Emilia, no porozmawiajmy. 30 tysięcy euro, koniec, kropka. Ale na łebka 30 tysięcy euro, tak? Tak, na łebka. No to co? Pulsuje ci głowa. Paweł, co o tym sądzisz? Co sądzisz o tej ofercie? No to, że napowiem informacji. Dobra, no to w takim razie oprowadź nas tutaj gdzieś, co mamy chronić w takim razie. Dobra, zgadzamy się. Papiery podpisane. Okej, okay, zgadzamy się na taką fuchę. Tutaj jest w ogóle... Gdzie tutaj jest główny safe? Gdzie ogólnie tutaj jest? Ogólnie nie wiem, tak. Brzydko tu jest ogólnie, ale... Paweł, chodź tu, Paweł! Myślę, że dostaniecie za parę godzin plany tutaj budowlane, żebyście wiedzieli wszystko dokładnie co, gdzie i jak, ale wam pokażę jedno miejsce, które powinno być bardzo dobrze ukrywane. Napłacisz do ten bank, okej, mów dalej. Gdzie jest to najważniejsze miejsce? Siema, wyjadany ten bank. O, tutaj mam kasę, dobra, fajnie. Ile tu jest pieniędzy? Kurczę, nic tu nie ma jeszcze. Pusty bank! Tutaj są, zapraszam, tutaj już jest jeden na przykład, tutaj mam... Tak, dobrze. Mogę was zachować. Ooo, to jakieś srebro. Ulala, dobra. Okay, ale zapraszam, ale, zapraszam na pana. Ale srebro, srebra, nie. Zapraszam pana. Sorry. No, proszę stąd wyjść. Zaprzestań zabierania tych materiałów. Ale przepraszam bardzo. Co pan robi? Psujesz nam nie, opinię ja naszej pomacać, firmy ochroniarskiej. Chciałem pomacać. Dobra. Nic nie ma, zauważ. Dobra, zapraszam. Dlaczego tutaj nic nie ma? Tutaj jakiś biedny człowiek. Czy może pan odstawić? Czy? Może pan odstawić to srebro? Mogę, ale musiałem poczuć to w dobrze. Ciężkie! Okej, okay, zapraszam. Prawdziwe! Zapraszam. No. Dobrze. A tutaj. Wow, będzie trzeba tirem przyjechać lepiej. Dobrze, i teraz tak, proszę tutaj się zatrzymać, proszę. Okej. Dobrze, przepraszam. Tak, dobra. Okej. Okay. Co teraz? Dobrze, więc tak. No! Przestań, szwagier! No czekaj, ja przybijam. Tutaj ten... mamy nasz najważniejszy skarbiec złota, który jest chroniony na 5 zamków, także... Jak proszę to 5? Muszę otworzyć, moment, proszę poczekać. Dobra. Co? Chodź na słówko, Paweł. Zobaczcie, głowa jaka miękka. Co jest? Kurde, to jest twoja była żona, weź się, ogarnij, Paweł. Jest... Ej, czy można tam wejść? Tak. O kurczę, o, dobra, to jest spokój chyba dla nas. Ej, ale spokojnie, zaprzestań takich zapotrzebowań w tym momencie, dlaczego go zabiłaś? Ale to się dzieje, jeżeli ktokolwiek nie złotą. I to jest mama, jakby... ale żałosne. Kurczę, ale on złota jeszcze nie oddał, to zmuś go jakby, żeby oddał złoto. Paweł, oddaj złoto, bo dostaniesz drugi raz. Proszę odstawić tutaj to złoto. Ja, najpierw mi zabrał ktoś buty żelowe. Nie mam twoich żelowych butów. Jak oddacie mi buty, to możemy porozmawiać. Tu jest flag chyba, no.
Proszę oddać te złote sztabki. Dobrze, sztabki. Paweł, oddaj, oddaj, no psujesz nam reputację. No weź to oddaj na miejsce. Dobra, ale przyjedziemy. Nie, no zamknij się. Chodźmy stąd. Także to jest najważniejsze miejsce, które macie chronić. Okej, okay, okej, okay. My tutaj będziemy 24 godziny na dobę, przysięgam. No, tak, tak. Chodźmy ja do góry. Ja mogę blisko tutaj stać przy tych drzwiach. Dobra. Dobra, Paweł, okay. Chodźmy do góry. Dobrze, droga Emilio, dziękujemy ci za danie nam takich informacji. Jutro o 7 zaczynamy wartę, myślę. O 7 zaczniemy naszą robotę. Paweł, Paweł, no, tutaj... no to... Paweł, co ty robisz? Paweł! Odciągam, no, odciągam. Zaprzestań. Także do widzenia, miłego dnia, Paweł. A kluczy tak? Nie chcecie? Nie, a może... Kurczę, możesz dać. Możesz dać, tirem. Nie, możesz dać, możesz... Możesz dać, kurczę. W takim razie... O! Proszę, poproszę. O, dzięki. Dziękuję. Dzięki. Do widzenia. Strzała. Do jutra. Będę tutaj jutro o 7:30. Do widzenia. Do widzenia. Ej, Paweł, ej, wiesz co, szkoda mi ich trochę, no czemu mamy ich akurat okraść, kurczę. Weź to jakoś ugramy, że im potem oddamy. Nie, ale też jest potwierdzone info, że kradniemy. Dobra, ale zasłuchaj, musimy to jakoś tak zrobić, żeby im to później oddać, bo mi szkoda ich, no kurczę, zapracowali na banka, my ich mamy okraść. Weźmiemy to, no. Wstój tutaj. Nie, bo ja wiem, co ty chcesz zrobić. Wstań tam, nie. Wstań tam, jeszcze raz, nie tankuję, bo nie będziemy... Wstań, odtrząsij no się w tej zimnej wodzie. Ale co, no i chcesz zabrać te całe pieniądze dla siebie? Chcesz ich tak po prostu okraść? No, a ty co myślisz, no podjeżdżamy tirem, kradniemy jeno. Samolotem tam wlecimy, dobra. Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, subskrybujcie, łapujcie, wbijajcie na wszystkie kanały. Widzimy się jutro o godzinie 19:00, elo!